Żołnierze wyklęci, żołnierze wyklęci, żołnierze wyklęci. Dzień zwycięstwa czy dzień fałszu lub dzień strady, podły układ świętują padady, a my wciąż szukamy grobów tych wyklętych, nieugiętych, rozstrzelanych, naszych świętych. Żołnierze wyklęci, żołnierze wyklęci, żołnierze wyklęci, żołnierze wyklęci, żołnierze wyklęci, żołnierze wyklęci. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie tutaj na zakończenie obchodów Wrocławskich Dni z rotmistrzem Pileckim. Dzisiaj w takim szczególnym dniu, w rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego, zbieramy się tutaj jak co roku, od kiedy ten pomnik powstał, żeby właśnie w jakimś takim skupieniu powspominać rotmistrza, oddać mu hołd oraz podyskutować na bieżące tematy. Dzisiaj mamy wyjątkowych gości, wyjątkowy, bo będzie z nami pan Tadeusz Płużański, syn towarzysza broni, towarzysza walki oraz towarzysza więziennej katorgi, rotmistrza Pileckiego, Tadeusza Płużańskiego również. To jest dzień szczególny, 25 maja, rocznica 66, jeśli dobrze liczę, zamordowania przy ulicy Rakowieckiej bohatera Polski, wybitnego żołnierza, wybitnego dowódcy, ale też wspaniałego człowieka, obywatela II Rzeczypospolitej, tej prawdziwie wolnej i niepodległej Polski. Tak w ten sposób, strzałem w tył głowy, sowieckim strzałem w tył głowy, został doceniony przez komunistyczne władze powojennej Polski. Tak mu się odwdzięczyli za jego pracę dla ojczyzny, za jego walkę z okupantem niemieckim, za jego ochotniczą misję bez precedensu w historii. Ochotniczą misję do Auschwitz, gdzie 2,5 roku życia przebywał, gdzie balansował na granicy życia i śmierci, skąd w końcu udało mu się wraz z dwoma więźniami uciec. Rotmistrz Witold Pilecki nie spoczął w swojej walce o wolną, niepodległą. Dobrze wiedział, że to wyzwolenie sowieckie to jest tak naprawdę nowe zniewolenie, nowa okupacja. I jedynym wyjściem, jakie widział, była ponowna walka. Zorganizował taką elitarną, kadrową grupę, do której należał też mój tato. No i działali przeciwko Sowietom, stosując metody polityczne aż do maja 1947 roku. Kiedy nastąpiły, aż do kwietnia, przepraszam, 1947 roku, kiedy nastąpiły aresztowania, cała grupa wpadła, wydana przez agenta, przez kapusia. Niestety wśród Polaków znajdowali się też tacy, którzy byli w stanie, prawda, za na ogół wynagrodzenie finansowe wydać nawet największych bohaterów współczesnej Polski. No i zaczął się koszmar śledztwa na Mokotowie. Znane nazwiska oprawców, o których też często mówię i piszę: Józef Różański, Adam Humer, Eugeniusz Chimczak. Oczywiście wszystkim
nad wszystkim panował i o wszystkim decydował moskiewski agent Bolesław Bierut i jego ludzie, jego najemnicy. Doszło do haniebnego procesu, kiedy na ławie oskarżonych zasiadł właśnie Ratmistrz Witold Pilecki i jego towarzysze. Trzy kary śmierci, zarzuty równie haniebne, czyli szpiegostwo na rzecz obcego imperializmu. Chodziło oczywiście o legalnego polskiego dowódcę, generała Władysława Andersa, i próby zamachów na czołowe osobistości Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, których nigdy nie było. To był zarzut wymyślony przez tych ubeckich katów. Mimo że te zarzuty były nieprawdziwe, Rotmistrz Pilecki został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku strzałem w tył głowy na dziedzińcu więzienia katowni ubeckiej przy ulicy Rakowieckiej, skąd jego szczątki zostały wywiezione w nieznanym kierunku. Dzisiaj szczęśliwie wiemy, że tym miejscem spoczynku stała się Łączka Warszawska. Dzisiaj wszyscy mamy nadzieję, modlimy się też, żeby szczątki doczesne rotmistrza Witolda Pileckiego zostały ekshumowane, wydobyte z tego dołu śmierci i zidentyfikowane. Czekamy na to wszyscy, czeka cała patriotyczna Polska, czeka szczególnie rodzina rotmistrza Witolda Pileckiego, która przez tyle lat niestety nie może pójść na grób swojego ojca. Tak, dzieci Zofia i Andrzej nie mogą zapalić lampki czy pomodlić się w miejscu, gdzie spoczywa bohater Polski, a ich ojciec tego grobu po prostu do dziś nie ma. I musimy wszyscy kibicować się ekipie profesora Krzysztofa Szwagrzyka, żeby te badania, żeby te ekshumacje, identyfikacje się powiodły, bo to wszystko nie jest niestety takie proste i jednoznaczne. Tutaj jest potrzebny nasz zdecydowany społeczny, oddolny nacisk. Mój tato, dla którego rotmistrz Witold Pilecki był dowódcą, ale był też bardzo bliskim człowiekiem, był, można powiedzieć, nawet przyjacielem, ponieważ rotmistrz miał specjalny stosunek, specyficzny dzisiaj, można powiedzieć, stosunek do ludzi. On słuchał ludzi, on kochał ludzi. Dla niego człowiek to był partner do rozmowy, niezależnie od tego, jaka ich hierarchia dzieliła. On rozmawiał ze swoimi żołnierzami, co jest dzisiaj cechą też bardzo wyjątkową. Także mój tato kiedyś go nazwał, rotmistrza Pileckiego, świętym polskiego patriotyzmu. Ja myślę, że to jest piękne określenie, które oddaje bardzo dobrze to, jakim ten człowiek był. Z jednej strony wielki polski patriota, z drugiej strony człowiek głębokiej wiary. I te dwie cechy prowadziły go przez życie. Te dwie cechy powodowały, że on po prostu całe życie poświęcił ojczyźnie. Już w 20 roku walczył z Sowietami, potem służył Polsce, służył pracą dla Polski. No, jako wybitny gospodarz majątku pod Lidą w Sukurczach, tam Pileccy mieli swoje gospodarstwo i był powszechnie szanowanym obywatelem. Potem przyszła wojna, w której oczywiście, tak jak całe pokolenie, to niesamowite pokolenie dwudziestolecia, stanęło do walki o ojczyznę z Niemcami, z Sowietami. Okupacja niemiecka, okupacja sowiecka i kres wielu tych wybitnych Polaków, kres ich życia jest na warszawskiej Łączce, ale u was też we Wrocławiu na cmentarzu Osobowickim, gdzie szczęśliwie już te prace zostały zakończone. Z jednej strony musimy pamiętać o rotmistrzu Pileckim, o jego
wybitnym wkładzie w walkę o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Z drugiej strony nie możemy zapominać o jego mordercach, o jego oprawcach, o tych, którzy go prześladowali w więzieniu, torturowali, zrywali mu paznokcie, o tych sędziach i prokuratorach, którzy go skazali na karę śmierci. W końcu o tym Kacie Mokotowa, Piotrze Śmietańskim, sierżancie UB, który mu strzelił w tył głowy. W końcu o tych zbirach, którzy pod osłoną nocy zawieźli go na łączkę, zrzucili po prostu pohańbione jego szczątki do tego dołu śmierci. Posypali wszystko wapnem, tak aby nigdy nie można było odnaleźć szczątków rotmistrza Pileckiego. Dzisiaj szczęśliwie rotmistrz Pilecki z jednej strony wraca do naszej zbiorowej pamięci. Nie udało się tego człowieka zabić, nie udało się zabić pamięci o nim. Z drugiej strony, no, miejmy nadzieję, że wrócą jego szczątki, że na warszawskiej łączce powstanie panteon bohaterów narodowych, bo tym ludziom się to po prostu należy. Tym żołnierzom niepodległości, tym działaczom politycznym, że doczekamy momentu, kiedy nie tylko rodzina, ale my wszyscy będziemy mogli pójść na cmentarz Powązkowski i pokłonić się naszym bohaterom, że oni zostaną również godnie, uroczyście, z asystą honorową i obecnością władz państwowych, bo to jest ich obowiązek, że zostaną pochowani w tym miejscu. Na to wszyscy czekamy, a dzisiaj, w tym szczególnym dniu 25 maja, oddajmy cześć Witoldowi Pileckiemu, jednemu z największych bohaterów współczesnej Polski, bohaterowi uniwersalnemu, bohaterowi, któremu stawiamy pomniki, którego uważamy za godnego, aby był patronem ulic, placów, a przede wszystkim szkół, żeby młodzież uczyła się o tym wspaniałym człowieku. Cześć jego pamięci.